Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, witam państwa. Ponad 90% samorządów, jak informuje Ministerstwo Aktywów, będzie sprzedawało węgiel swoim mieszkańcom. Jak przypomnę sobie, będzie ile... organizowało dystrybucję, bo to chyba nie jest za każdym razem, że burmistrz sprzedaje. Kupowało węgiel i sprzedawało ponad 90%. No, organizowało dystrybucję i sprzedaż, bo po innej cenie będą kupowały samorządy przecież ten węgiel, a po innej będą go sprzedawały. Więc myślę, że można dokonać takiego uproszczenia i powiedzieć, że będą sprzedawały węgiel czy samorządowe spółki, bo to faktycznie już różnie może wyglądać. Ta ustawa daje kilku podmiotom prawo do handlu surowcem. No w każdym razie, jak przypomnę sobie te wszystkie narzekania polityków opozycji i samorządowców związanych też przede wszystkim z Platformą Obywatelską, że rząd zrzuca na ich barki taki ciężar, jak oni mogą to robić. No i okazuje się, mogą, robią. Znaczy, zobaczymy, jak to w detalach wygląda. Ja znam sytuację z okolic Bielska-Białej i tam po prostu samorządy wskazały dystrybutorów, którzy, znaczy składy, które dokąd się PiS nie zabierał od wiosny za... robienie tak zwanych porządków w dystrybucji węgla, bo ja panu przypominam, że to nie jest tylko kwestia importu, to jest wyrzucanie na przykład dystrybutorów Polskiej Grupy Górniczej, co już się działo od wiosny. Już wtedy ucinano dystrybucję węgla, ponieważ wtedy zarząd PGG, Polskiej Grupy Górniczej, mówił, my to wszystko będziemy przez internet sprzedawać, teraz nam dystrybutorzy nie są potrzebni. Ja to znam przypadki z Podkarpacia i właśnie z okolic Bielska-Białej. I nagle ci ludzie wypadają z rynku. Tłumaczono to tym, żeby no, nie było spekulacji, żeby tylko bezpośrednio ten możliwie tani węgiel był sprzedawany. No to i na koniec taki jest efekt, że jak w marcu czy w kwietniu 2022 roku węgiel kosztował na składzie 600-800 zł, to ile dzisiaj kosztuje? 2000, a przecież też są takie składy, które pokupowały dużo drożej i próbują to sprzedać za 3000 i myślę, że sprzedadzą. Nawet więcej kwestia, bywa, tak. Kwestia w każdym razie czasu. Ten system miał nie działać, wydaje się, znaczy, że, działa, że działał, będzie ten znaczy, węgiel. Działa, dlatego, podobno że jest już w tych odtworzono, 150 miejscach składowania. Ja panu mówię tylko, że na koniec jest tak, że spółki Skarbu Państwa importują ten węgiel, znaczy wycięto prywaciarzy z tego importu węgla. No podmieniono. Nie mogą prywatne firmy. Nie, no co, no przy takich stawkach. Ze wschodu nie mogą, ale... No ale to wie pan, prawda jest taka, że importer ze wschodu to był import w dużo mniejszej skali, czyli trzeba było mieć trochę mniej kapitału i taniej jest kupić pociąg węgla, niż kupić z Kolumbii statek, gdzie to trzeba zapłacić na dzień dobry. Znaczy, ja tylko chcę powiedzieć w ten sposób, że samorządy w dużej części rozwiązują problem dystrybucji węgla w oparciu o te składy, które niszczył rząd i niszczyły spółki Skarbu Państwa od wiosny tego roku. Polska Grupa Górnicza, Tauron Wydobycie i tak dalej. To wszystko było ułożone w tym kraju, chodziło. Potem rząd zrobił całą zawieruchę, podrożał węgiel 3 razy. No i teraz z powrotem te same składy, które dystrybuowały węgiel polski, ale i nie tylko, zaczynają dystrybuować ten, który został zaimportowany z morza. Zawierucha, to tą zawieruchą nazywa pan embargo na rosyjski węgiel. Absolutnie. Przede wszystkim, do którego Platforma tak wzywała, tak? Platforma wzywała, żeby skończono z geszefciarstwem, gdzie ludzie powiązani z PiS-em... No nie, Donald Tusk... Zaraz, niech pan poczeka. Przecież, ale to niech pan mi pozwoli powiedzieć. Przypominam panu, że... ludzie związani z takimi politykami jak Krzysztof Tchórzewski czy Arkadiusz Czartoryski robili dobre pieniądze na imporcie ruskiego węgla przez ostatnie lata. Przypominam panu, że od momentu, kiedy PiS wziął się za władzę, import rosyjskiego węgla wzrósł z 5 miliardów do ponad 10 miliardów. Znaczy w tej chwili było 10 miliardów, a był moment, gdzie było 12 miliardów chyba 2 czy 3 lata temu. I do tego myśmy namawiali. A jeżeli premier tak nas chce słuchać, to niech odblokuje KPO, jak chce słuchać opozycji, to niech wyrzuci Ziobrę z rządu, to niech wyrzuci Czarnka z rządu. Dobrze pan wie, że premier Morawiecki nałożył embargo dużo wcześniej niż Unia Europejska, tylko pod względem PR-owym, niczego więcej. Ja nie bronię rządu w tym sensie, że opozycja kazała rządowi, tylko jednak protestuję przeciwko temu, żeby krytykować te decyzje, do których sami zachęcaliście. Nie, to wydaje mi się też już absurdalne. Ale myśmy nieraz krytykowałem rząd za rozmowę z politykami PiS, nazywając ten ruch przedwczesnym,
zdolnym i nieprzygotowanym, jeżeli chodzi o embargo, ale jeżeli ma pan rację. Platformy Obywatelskiej to krytykuje... Dlaczego ma nie krytykować? No, dlatego, że do tego wzywaliście, panie tak, pośle. Tak, wyzywaliśmy między innymi... zdaniem, no już... Nie jest obłuda. Nie jest obłuda, dlatego, że myśmy też ufali panu premierowi, który w momencie, kiedy przyszedł z koncepcją embarga do Sejmu, mówił, węgla jest brud. Przypominam panu również, że tacy politycy jak Andrzej Duda, jak Jarosław Kaczyński, jak minister Tchórzewski ówczesny, mówili, węgla mamy na lata. Nawet Duda w którymś momencie powiedział na 200 lat. Więc jeśli jest taka, no, to nie mamy prawa jako opozycja powiedzieć, panowie, no coś się nie zgadza. Mówicie, że polskiego węgla jest na 200 lat, a z drugiej strony ponad 10 milionów ton importujecie, pozwalacie na import z Rosji. Skończcie z tym importem. Ale pan poseł się trochę zna na sprawach energetycznych. Znam się. Wie pan, że jeżeli nawet ktoś mówi, że węgla jest pod ziemią na 200 lat, to nie znaczy, że w jednym roku można go z tych 5 lat do przodu... Ale ja panu przypominam, w jakim kontekście ta cała hasła... ...proces inwestycyjny i tak dalej, jeżeli chodzi o zwiększenie wydobycia. Tak, tylko ja panu przypominam, że te hasła węgla mamy na kilkadziesiąt lat albo 200. Ale dlaczego oni to mówili? Bo oni tak naprawdę już toczyli bój z Komisją Europejską odnośnie zielonego Green Dealu, czyli w ogóle transformacji energetycznej po to, żeby Polska i wszystkie kraje Unii Europejskiej nie emitowały w powietrze emisji dwutlenku węgla. I toczyły bój z Komisją Europejską, również poprzez konferencje prasowe, mówiąc, my tu stoimy na węglu i nam tu żadna Unia Europejska nie będzie mówiła, z czego my mamy produkować energię. My tu mamy węgla i odczepcie się od nas. To też powodowało i narażało nas na różnego rodzaju szykany, sankcje, różnego rodzaju przepytywania, czy my spełniamy cele, do których żeśmy się zobowiązali, czy też nie. Także to też trzeba niestety w dużo szerszym kontekście patrzeć, aczkolwiek ja wiem, że jesteśmy tu i teraz. Znaczy jesteśmy przed sezonem grzewczym, czy już jesteśmy na początku sezonu grzewczego i mamy mieć pewność, że każdy będzie miał węgiel. Nie jestem przekonany, że dzisiaj każdy ten węgiel ma. W czerwcu widziałem wypowiedzi pana posła, mówił pan, że węgla zabraknie. Dzisiaj to już chyba pod takim zdaniem by się pan nie podpisał, że węgla zabraknie. Panie redaktorze, my nie wiemy, jak no, to ale wtedy tak kategorycznie pan poseł mówił. Węgla zabraknie. Znaczy ja uważałem, że zdolności importowe, że zdolności importowe są bardzo ograniczone na szybko. I wiem, że to dzisiaj się toczy, dzieje kosztem na przykład terminali kontenerowych. To jest pytanie, jak w ogóle potem rozliczymy te wszystkie kary, które będzie trzeba w portach wypłacić osobom, firmom, które miały zarezerwowane moce przeładunkowe na kontenery i to, że tak powiem, odepchnięto. To wydaje się, że tego węgla nie zabraknie, prawda? Zobaczymy. No, wie pan, no, jeżeli się w którymś momencie nawet węgiel brunatny, jak to powiedział prezes Kaczyński, można węglem brunatnym palić. Jeżeli zeszło się z wymogów standardu paliwa do opału w piecach, czyli znowu można palić mułem poflotacyjnym, no to wie pan, jak się zbierze wszystko, co na kopalniach i na hałdach leży, to pewnie do palenia część tego się da. Tylko to my to będziemy wdychać, panie redaktorze, w tych wszystkich przysiłkach, gdzie będą hajcować tym śmieciami. Zmienimy trochę temat, o Zbigniewie Ziobrze porozmawiajmy teraz, który też, jeżeli chodzi o węgiel, to jest jednym z większych zwolenników. Patriotów węglowych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości no, chyba twardo zapowiadają obronę lidera Solidarnej Polski, ministra sprawiedliwości w kontekście wniosku o zdymisjonowanie tegoż polityka, jaki ma złożyć Koalicja Obywatelska. To będą połykać własny język, bo z jednej strony pewnie będą bronić ministra Ziobry, ale opozycja też jest od tego, żeby wykazać to, co dzisiaj dzieje się z powodu ministra Ziobry, bo przypominam, że to są rzeczy związane z nieuruchomieniem od półtora roku Krajowego Planu Odbudowy, tych pieniędzy, które czekają na nas w Europie, tych miliardów euro, które czekają na nas w Europie. I podstawową przyczyną są kwestie dotyczące praworządności. Komisja Europejska cały czas wskazuje Polsce, że jeżeli nie zostanie zmieniona ustawa odnośnie sądów, mianowania sędziów i traktowania sędziów, to do tego momentu KPO nie zostanie uruchomione. Mianowania sędziów? To mianowanie sędziów? Mówię o sędziach, którzy na przykład zadają te pytania prejudycjalne. I w momencie, kiedy oni te pytania zadają, to zdaniem z Ziobry i PiSu
to jest działanie na szkodę państwa, więc ci sędziowie zostają wycofani, czy też postawieni w postępowaniach dyscyplinarnych i odsunięci od orzekań. Także no, to mogą się odwołać. Pan dobrze wie, że Tuleja się odwołał, Juszczyszyn się odwołał i co z tego, tak? Znaczy mają nawet prawomocne wyroki. W trybie na razie się odwołali. W najwyższym chyba nie. Nie, no odwołali się w poprzedniej, no przy okazji Izby Dyscyplinarnej. Ale wie pan, to jest zabawa w kotka i myszkę, bo dobrze wiemy, że oni dzisiaj mają prawomocne wyroki, które pozwalają im z powrotem orzekać, a jednak nie są dopuszczani do orzekania i to Komisja Europejska wie. I teraz wracając do ministra Ziobry. Wniosek będzie w każdym razie, mimo tych zapewnień. Znaczy ja myślę, że będzie. Dziś myślę, że on będzie już uzgodniony przez siłę opozycji demokratycznej. Bo moim zdaniem warto to powiedzieć głośno, że dzisiaj powodem, dla którego w samorządach, w przedsiębiorstwach, na przykład na transformację energetyczną nie ma pieniędzy, to jest właśnie Zbigniew Ziobro. I teraz niech Jarosław Kaczyński go broni, a z drugiej strony zobaczymy, czy czasem się nie stanie tak, że Jarosław Kaczyński poprosi swoich posłów, aby złożyli projekt ustawy, który dokładnie dokonuje tych zmian, na które czeka Komisja Europejska i warunkuje uruchomieniem pieniędzy europejskich. Tego bym absolutnie nie wykluczył, że tak się stanie. Panie pośle, a czy Donald Tusk, to jest dzisiaj przewodniczący Platformy Obywatelskiej, to jest dzisiaj postać, polityk, który w Brukseli jest ciągle słuchany, który ma ciągle dużo do powiedzenia, już tak nieformalnie, prawda? No myślę, że cały czas kontakt ma, natomiast jak pan dobrze wie, dzisiaj nie ma Donald Tusk żadnego formalnego mandatu. No tak, ale dlatego pytam, występowaniu w imieniu słuchany, czy rządu. Czy ma silną pozycję, bo na przykład w sprawie środków z Krajowego Planu Odbudowy, czy nie mógłby jakkolwiek w tej sprawie lobbować za tym, żeby ale myślę, że lobbuje. Znaczy, panie redaktorze, a to nie jest już dzisiaj kwestia lobbowania. To są konkretne dokumenty. Nie, politycznej decyzji. Nie, to nie są to. Nie. Moim zdaniem, panie redaktorze. A czego, panie pośle? Znaczy, pan ulega pisowskiemu bełkotowi, no który nie, ale próbuje ja odepchnąć od siebie wiosną. I słyszałem ją jesienią. Ale panie redaktorze, no słyszał pan. W samych warunkach prawnych mówi co innego. No nie, tylko że Ursula von der Leyen była w momencie, kiedy jeszcze była procedowana ustawa, tak? I pierwotne deklaracje między innymi była prezydenta. Tak, ale prezydent Duda gwarantował pani Ursuli von der Leyen, że te zmiany w przepisach odnośnie sądów będą takie, jakich oczekuje sobie komisja. I w trakcie procedowania pani komisarz tu była i wszyscy z rządu mówili, tak, pani komisarz, to będzie zrobione tak jak obiecaliśmy. Po czym na koniec okazało się, że było inaczej. Że to są takie metody takiego drobnego oszusta z Barazaru Różyckiego. Ja nie wiem, czy pan pamięta, czy nasi widzowie pamiętają, że był taki bazar na Pradze, gdzie tam w trzy karty się grał. No ale to już nie ten koloryt. Tam takich drobnych oszustów było bardzo dużo. Jak chciało się zegarek kupić albo karty zagrać. I krótko mówiąc, dzisiaj rząd PiS-u w stosunkach z Komisją Europejską odnośnie KPO zachowuje się jak taki cwaniak z Bazaru Różyckiego, który w trzy karty oszuka albo sprzeda lewy zegarek. Z tą różnicą, że ten cwaniak wygrywał, a rząd PiS-u w relacjach z Komisją Europejską to niekoniecznie jego jest ale na wierzchu. Bardzo dziękuję za tę cwaniak rozmowę. Lądował na Cyryla i Metodego na komendzie i tak się kończyły często. Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia panu posłowi. Życzę i państwu do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. Zapraszam teraz państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej gośćmi, czyli programem Ekspres Biedrzycki.
Dzień dobry Państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam Państwa, kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gościem już za chwilę był ambasador Rzeczypospolitej, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Ryszard Schnepf, a po godzinie 9.30 pułkownik Andrzej Kruczyński, z którym porozmawiamy nie tylko o kwestiach związanych z Ukrainą, ale również o kwestiach bezpieczeństwa związanych z ruszającym już za chwilę mundialem w Katarze. Ciekawie będzie, obiecuję Państwu, ale zaczynamy od informacji z kraju i nowych, ciekawych, no może nie takich najnowszych, ale bardzo ciekawych. Nie wiem, czy Państwo słyszeli ten wątek słów prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który podczas swojego wystąpienia w Żywcu mówił o wysysaniu mózgów. Kto i komu wysysa? Już spieszę Państwu z wyjaśnieniami. Prezes Jarosław Kaczyński pochylił się nad młodymi Polakami wyjeżdżającymi z kraju i szukającymi pracy za granicą. I mówi Jarosław Kaczyński tak. To powoduje, mówi o wyjeżdżaniu Polaków, tych najzdolniejszych, że jak ktoś jest naprawdę wybitnie zdolny, no to to zauważają ci za granicą, rzecz jasna, tak gwoli uzupełnienia. I przechodzimy dalej do cytatu. On często jest też na różnych stypendiach, ten wyjeżdżający młody Polak, tych unijnych i tych innych, no i natychmiast dostaje propozycję, żeby iść tam, czyli wysysają z nas mózgi. Czyli jak Państwo już doskonale rozumieją, te mózgi, czyli ci najzdolniejsi ludzie są wysysani z terenów Polski. To się prezesowi chyba nie podoba, ponieważ kontynuuje w ten sposób. Można by to zablokować, ale musielibyśmy zrobić rzeczy, które są społecznie nieakceptowalne, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko nie jest takie proste, dodaje, bo nam naprawdę nie jest potrzebny biznes, który dobrze działał, jak było 5 zł za godzinę. To jest kolejny strumień świadomości, tym razem dotyczący wyjeżdżania młodych Polaków za granicę. Niepokój budzi tylko ta deklaracja o tym, że można by to było zablokować. Warto więc stawiać pytania politykom Prawa i Sprawiedliwości, co to ma oznaczać dla przyszłości młodych ludzi w Polsce. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma zamiar zablokować młodym wyjazd za granicę? Czy to kolejny lapsus językowy prezesa Prawa i Sprawiedliwości? Tym na pewno także będziemy się zajmować, jak również pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy. Serial z ich brakiem i serial związany z konfliktem, chyba tak już można nazwać, rządu Prawa i Sprawiedliwości i Komisją Europejską trwa. Prawo i Sprawiedliwość tym razem twierdzi, że chce pisemnych deklaracji Komisji Europejskiej w sprawie realizacji kamieni milowych. Dopiero wtedy mogą ruszyć w Sejmie prace nad nową ustawą, nad ustawą, która miałaby zawierać kamienie milowe, na które już wiele miesięcy temu zgodził się premier Mateusz Morawiecki. Tym razem jednak rząd oczekuje, że Komisja Europejska wskaże bardzo konkretnie i wprost w formie zapisów legislacyjnych sposób wykonania kamieni milowych. Taki miał być cel pierwszej wizyty, o której mówiliśmy Państwu w ubiegłym tygodniu, ministra do spraw europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka. I po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość otrzyma takie deklaracje od komisji, będzie gotowe do szybkiego rozpoczęcia procesu legislacyjnego. To może mieć miejsce nawet jeszcze w listopadzie, tak tłumaczył dziennikarzom jeden z przedstawicieli rządu, ten najważniejszy, czyli premier Mateusz Morawiecki. Wizyta pana ministra Szynkowskiego vel Sęka jest szeroko komentowana w samej Brukseli. Mówi mi się, że ze strony ministra nie padły żadne konkrety dotyczące kwestii związanych z kamieniami milowymi i z Krajowym Planem Odbudowy. Trwają rozmowy techniczne, ale bez realizacji kamieni milowych w zakresie praworządności KPO nie zostanie odblokowane. Takie jest niezmienne stanowisko Komisji Europejskiej. I jeszcze jedna informacja ze świata polskiej polityki, tym razem dotycząca pana ministra Budy. Okopres, drodzy Państwo, pisze o tym, że wynajem mieszkania dla pana ministra kosztuje 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Ale okazuje się, że pan minister za to mieszkanie nie płaci, a robi to za niego kancelaria Sejmu. Co prawda jemu przysługuje jako ministrowi mieszkanie służbowe, ale ponieważ jest ministrem, to z tej opcji po prostu nie skorzystał. W związku z tym za mieszkanie pana ministra Budy płaci pan, pani, ja i wszyscy tam zgromadzeni w reżyserce. Między innymi w 2020 roku pan minister Buda miał szukać dla siebie mieszkania w Warszawie, kupić miał je jednak jego kolega, a minister miał je od kolegi wynajmować. Nie za swoje, ale właśnie za pieniądze sejmowe. Dziennikarze Okopres twierdzą, że dysponują dowodami, że minister, tutaj cytat, mocno zaangażował się w poszukiwanie lokalu na rynku, robił rozeznanie wśród deweloperów i dodają, że mają również dowody na to, że osobiście próbował załatwić rabat na apartament dla
kolegi. Tak, i drodzy Państwo, mamy klimat. Na te tematy oczywiście będziemy mówić dzisiaj także, ale przechodzimy do spraw związanych z polityką międzynarodową, która oczywiście nie jest to żadne odkrycie, ma ogromny wpływ na sytuację w Ukrainie. Wczoraj w tureckiej stolicy, w Ankarze, doszło do spotkania, odbyły się bardzo mocno niezapowiadane wcześniej rozmowy pomiędzy delegacjami rosyjską i amerykańską. Co prawda oficjalnie mówi się, że nie dotyczyły te rozmowy bezpośrednio kwestii ukraińskiej i ewentualnego porozumienia w tej sprawie, ale rozmawiano głównie o zatrzymanych w Rosji amerykańskich obywatelach. Stany Zjednoczone jednak, co też ważne, ostrzegły po raz kolejny przed konsekwencjami ewentualnego użycia broni jądrowej przez Federację Rosyjską. Dziś z kolei w Indonezji rozpoczyna się szczyt G20. Ze specjalnym oświadczeniem ma wystąpić tam Wołodymyr Zełenski, czyli prezydent Ukrainy. Wiemy, że wiele miesięcy temu zaproszenie na ten szczyt otrzymał Władimir Putin, ale ostatecznie nie pojechał na szczyt G20. Reprezentuje go minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, który miał wczoraj według pierwszych doniesień trafić do szpitala, ale okazało się, że podobno trafił do tego szpitala na badania kontrolne. Ja nie wiem, czy Państwo planują na wyjazdach służbowych w Indonezji chociażby badania kontrolne, no ale takie jest oficjalne stanowisko Kremla. Wracając do dzisiejszej wypowiedzi, do dzisiejszego wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego, mówi się o tym, że zaproponuje warunki zakończenia wojny. Zgodnie z nimi Rosja ma potwierdzić integralność terytorialną Ukrainy, wycofać swoje wojska z terytorium tego kraju i zapłacić odszkodowanie za wyrządzone szkody. Takie są warunki państwa ukraińskiego, które pozwolą na to, żeby w ogóle rozpoczynać rozmowy pokojowe. A propos rozmów, bo tych ostatnio nie brakuje, wczoraj także spotkanie na szczycie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin. Relacje pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi są delikatne, mówiąc, dość napięte od dłuższego czasu. Tutaj kwestią zapalną jest m.in. Tajwan. Wczoraj na Bali doszło do długo oczekiwanego spotkania prezydentów. Jak przekazał Biały Dom, obaj są zgodni co do tego, że tutaj, cytat, nigdy nie powinno toczyć się wojny nuklearnej, to jedna sprawa, a druga, że nie powinno się także grozić użyciem broni jądrowej w wojnie w Ukrainie. Wiemy, że Chiny są bardzo mocno wstrzemięźliwe, jeżeli chodzi o zajmowanie stanowiska w ogóle, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie, więc jak sądzę, ale za chwilę oceni to pan ambasador, takie stanowisko wspólne, podjęte, wypowiedziane wraz z prezydentem Stanów Zjednoczonych jest jakimś istotnym krokiem naprzód, jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie najważniejsze informacje, które płyną. No, niektórzy mówili od sojusznika, inni mówią od tego, który bardzo obserwuje Federację Rosyjską, czyli od chińskiego właśnie. O recepcie Wołodymyra Zełenskiego na pokój już Państwu mówiłam, o przedstawionych przez niego warunkach także. Zaraz będziemy to wszystko rozwijać. Jeszcze jedna ciekawostka, drodzy Państwo, na sam koniec. Zgodnie z danymi Organizacji Narodów Zjednoczonych już dzisiaj światowa populacja przekroczy 8 miliardów osób. To, jak wspomniałam, istotna dość informacja pod każdym względem, także jeżeli chodzi o klimat. Do 9 miliardów mamy dobić, drodzy Państwo, za 15 lat, dokładnie w roku 2037. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Już za chwilę u Państwa ambasador Ryszard Sznepf. Zapraszam. I just met in person with Xi Jinping of the People's Republic of China. We had an open and candid conversation about our intentions and our priorities. It was clear. He was clear and I was clear. That will defend American interests and values, promote universal human rights, and stand up for the international order and work in lockstep with our allies and partners. We're going to compete vigorously, but I'm not looking for conflict. I'm looking to manage this competition responsibly. It was also clear that China and the United States should be able to work together where we can to solve global challenges that require every nation to do its part. We discussed Russia's aggression against Ukraine, reaffirmed our shared belief in the threat or the use of nuclear weapons is totally unacceptable. And I asked that Secretary Blinken travel to China to follow up on our discussions and continue keeping the lines of communication open between our two countries.
I bardzo mi miło przywitać Ryszarda Sznepfa, byłego ambasadora Rzeczypospolitej między innymi w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Czy to, co widzieliśmy przed chwilą, czyli wystąpienie Joe Bidena po spotkaniu z prezydentem Chin, to jest jakiś przełom, jeżeli chodzi o stosunki amerykańsko-chińskie? I czy przede wszystkim w obecnym kontekście geopolitycznym to jest jakiś jasny sygnał dla Władimira Putina od obu panów? Ja myślę, że to ogromny sukces prezydenta Bidena osobiście i dyplomacji amerykańskiej, która nie roztaczała jakiejś wizji sukcesu w rozmowach, ale uzysk jest ewidentnie pozytywny. Przede wszystkim w relacjach amerykańsko-chińskich. Doszło do jakiegoś uspokojenia, tak można by powiedzieć. Zagrożenie jakimiś działaniami wojskowymi wokół Tajwanu chyba zostało oddalone, co pozwala Ameryce, Stanom Zjednoczonym zaangażować się w większym stopniu w wojnę Ukrainy z Rosją. I myślę, że choć nie przebija to z komunikatów, doszło do jakiegoś porozumienia co do względnej neutralności Chin wobec toczącej się wojny w Ukrainie. A więc nie rozwiązało to tych problemów, które istnieją w stosunkach amerykańsko-chińskich, a więc Tajwan, a więc Korea Północna i obecność w ogóle amerykańskich wojsk na Dalekim Wschodzie. Natomiast stanowi bez wątpienia przełomowy moment w kwestii agresji rosyjskiej w Ukrainie. No właśnie, co mógł sobie pomyśleć pana zdaniem Władimir Putin, kiedy słyszał wczorajsze wypowiedzi? Ja już nie mówię o Joe Bidenie, bo on powtarzał właściwie rzeczy, które mówi od samego początku tej wojny, ale jeżeli słyszał słowa prezydenta Chin. No, zapewne pomyślał sobie, że traci sojusznika jednak. No kurczę, kolejny. Kolejny odchodzi i to chyba najważniejszy. To odchodzi, odsuwa się sojusznik, który był potencjalnym bankiem jak gdyby Federacji Rosyjskiej. To stamtąd można było się spodziewać finansowania wojny w sytuacji, w której no, dochody Rosji spadają i sytuacja gospodarcza jest coraz trudniejsza. Więc dostawy uzbrojenia także i logistyczna pomoc nieoceniona, to chyba zostało powstrzymane przez rozmowy właśnie prezydenta Bidena w sytuacji niezwykle istotnej, to trzeba podkreślić, że nie byłoby tych rozmów nie tylko na takim poziomie, ale można powiedzieć z takim na wysokim diapazonie, gdyby nie zwycięstwo, można powiedzieć sukces wyborczy demokratów u siebie w kraju. Tak, o tym za chwilkę jeszcze będziemy mówić, ale jeden ważny wniosek płynący z tych wczorajszych rozmów i komunikat. Nigdy nie powinno się toczyć wojny nuklearnej i nigdy nie powinno się grozić użyciem broni jądrowej w wojnie w Ukrainie. Pod tym także się prezydent Chin podpisał. To także jest bardzo ważna deklaracja w kontekście no, nieustannego szantażu Federacji Rosyjskiej względem właśnie użycia czy taktycznej, czy no, strategicznej, w ogóle nie mówimy, broni jądrowej. Tak, no, Chiny generalnie były dosyć powściągliwe, jeśli chodzi o narrację nuklearną, jeżeli tak można powiedzieć. Siłą Chin jest gospodarka. I jeżeli można w ogóle mówić o jakimś agresywnym podejściu do globalnej polityki, to polega ona przede wszystkim na ekspansji gospodarczej bez zachowania zasad, które obowiązują chociażby w Międzynarodowej Organizacji Handlu. Stąd próby powstrzymania Chin przez Amerykę i także część przynajmniej krajów Europy Zachodniej, czyli Unii Europejskiej. Chiny dysponują bronią nuklearną, ale nie w takiej skali jak Rosja czy Stany Zjednoczone. I to nie jest ich ulubiony temat, więc nie jestem zaskoczony tą narracją, tym przekazem z rozmowy obu prezydentów. Prezydent Xi potwierdził w zasadzie, że broń nuklearna nie powinna być w żadnej sytuacji użyta, bo po prostu niesie z sobą katastrofę dla całego świata. Zagładę, można powiedzieć, nazywając rzeczy po imieniu. A pan mówi wyraźnie, Chiny odsuwają się od Rosji. Co to oznacza dla Kremla tak naprawdę? To znaczy, czy możemy mówić o jakichkolwiek sojusznikach Władimira Putina w dzisiejszym świecie? Takich, którzy są sojusznikami z otwartą przyłbicą. No wiemy, że Iran ostatnio bardzo mocno wspiera armię rosyjską dostawami, ale także retorycznie. Także mówią wyraźnie o tym, że dostarczają tę broń, że dostarczają drony, że dostarczają rakiety. Ale ktoś poza Iranem?
w skali międzynarodowej to jest jednak kilkadziesiąt krajów, które albo wstrzymują się od głosu przy głosowaniu nad rezolucjami. Wczoraj ONZ, zresztą było ONZ bardzo ważna, dotycząca reparacji chyba, lub tak? Też, lub też głosują za Rosją. Więc to nie jest tak, że nie ma żadnych... Został sam. Został sam, ale w większości są to kraje mało znaczące, jeśli chodzi o potencjał militarny, czy nawet gospodarczy. Może poza RPA, która zachowuje się w sposób powściągliwy, to jest mało powiedziane, sympatyzujący z Władimirem Putinem. Indie starają się zachować neutralność, ale wiemy o tym, że są powiązane gospodarczo z Federacją Rosyjską i ta wymiana handlowa, między innymi dostawy broni, nie zostały zatrzymane. Chiny głosują w dalszym ciągu po stronie rosyjskiej, jeżeli możemy tak powiedzieć, ale te deklaracje, które padły podczas rozmów prezydenta Stanów Zjednoczonych i Chin, mówią o odejściu jednak od takiego twardego poparcia dla Federacji Rosyjskiej. Chinom zależy na osłabieniu Rosji, ale nie na jej kompletnym upadku, także ze względów gospodarczych. Ja myślę, że nikomu nie zależy na totalnym upadku Rosji, bo byłaby to w globalnym świecie dziura. Mówi się, że jak jest jakaś przestrzeń i powstaje próżnia, to wtedy dzieją się najgorsze rzeczy. Między innymi można stracić kontrolę nad właśnie bronią nuklearną i to grozi tym kataklizmem, o którym pani wspominała. Więc nawet Stany Zjednoczone nie myślą o tym, aby Rosję do końca pognębić, żeby rozbić, żeby doprowadzić do jakiejś totalnej klęski, ale osłabić przede wszystkim, aby Rosja nie stanowiła zagrożenia dla przede wszystkim swoich sąsiadów, państw NATO, ale także na Dalekim Wschodzie. Rosja, pamiętajmy o tym, terytorialnie rozciąga się aż do Alaski, graniczne z Chinami. To jest w dalszym ciągu największy kraj na świecie jednak, jakby na to patrzeć. Skoro wspomniał pan o RPA, to w tym rejonie świata zostaniemy na chwilę. Bardzo ciekawa informacja wczoraj się pojawiła. Zambia wzywa Rosję do wyjaśnień, bo chodzi o dość dziwny przypadek na froncie w Ukrainie. Okazało się bowiem, że 23-letni student z Zambii właśnie, który odsiadywał wyrok w jednym z rosyjskich więzień, zginął na froncie w Ukrainie. No i zambijskie MSZ żąda wyjaśnień, w jaki sposób w ogóle z zakładu karnego w Rosji trafił na ukraiński front. To też pokazuje, jak wygląda skład rosyjskiej armii. To też. No, powiedzmy sobie szczerze, ochotnicy, czy też wcielanie więźniów, to jest pewna praktyka też, ale rzeczywiście... Federacji Rosyjskiej. Tak. Natomiast śmierć afrykańskiego obywatela Zambii jest dla Zambii też okazją do podkreślenia swojego stanowiska. No, myślę, że to jest gest polityczny przede wszystkim. To upomnienie się o los swojego własnego obywatela jest gestem pokazującym, że Zambia jest Zachodem i powinniśmy się z tego cieszyć. Proszę wybaczyć, ja zadam panu prawdopodobnie pytanie retoryczne, ale dla porządku muszę. Doczeka się Zambia stanowiska rosyjskiego MSZ-u w tej sprawie i odpowiedzi na pytanie, skąd zambijski student na froncie w Ukrainie? Ja myślę, że jakaś ogólnikowa odpowiedź padnie pewnie bezpośrednio w nocie czy w jakiejś innej formie. Ona nie będzie wyjaśniać nic, albo dowiemy się, że był to po prostu ochotnik nawet, który postanowił bronić Federacji Rosyjskiej Rosji w agresywnej wojnie. W agresywnej zapewne będzie to jakiś unik dyplomatyczny. Podejrzewam, że dyplomacja rosyjska ma w tej chwili tak wiele różnych poważnych problemów, że ten będzie gdzieś na marginesie, ale odpowiedź będzie po to, żeby chociażby pokazać, że o każdy podmiot prawa międzynarodowego Federacja Rosyjska dba. Choć nie dba o swoich sąsiadów. To teraz słów kilka o szczycie G20 na Bali. Wiemy, że wiele miesięcy temu, co wzbudziło duże kontrowersje, został zaproszony na niego Władimir Putin. Ostatecznie nie pojechał. Pana zdaniem
Bał się po prostu spotkania z przywódcami Zachodu, czy jakieś inne okoliczności sprawiły, że on na ten szczyt G20, bo zaproszenia nie wycofano, się nie pojawił? Tak, no ambicją prezydenta Indonezji było oczywiście, żeby to właśnie tam toczyły się najważniejsze rozmowy, ale jak sądzę, analitycy związani z Kremlem doszli do wniosku, że Władimir Putin nie ma czego szukać po prostu na tym szczycie, że nie ma rozmówców, nie może podkreślić swojej roli, być może brakuje też argumentów. Jest to też jakiś wstęp, najwyraźniej widzimy to obecnie, do jak przyszłych rozwiązań. W obliczu no, jednak porażek armii rosyjskiej na froncie ukraińskim. Za Władimira Putina pojechał Siergiej Ławrow. W jakichś dziwnych okolicznościach trafił do szpitala. Później był komunikat ze strony Kremla, że to badania kontrolne. Ja nie wiem, czy pan, będąc dyplomatą, jeżdżąc na jakieś tam szczyty czy spotkania, planował badania kontrolne w innym kraju? No myślę, że tego się robi się u siebie. No raczej właśnie. Należy być w dobrej formie, kiedy wjeżdża się w inną strefę klimatyczną, ale Siergiej Ławrow postanowił pokazać na dodatek się w shortach. Dlatego miał buty od garnituru, ale co najlepsze, miał iPhone'a obok siebie i zegarek powiązany z tymże iPhone'em. Bardzo amerykańsko. Bardzo to wyglądało zabawnie, szczerze mówiąc. I najwyraźniej była za tym jakaś intencja, żeby pokazać, jak dyplomata rosyjski, szef dyplomacji rosyjskiej żyje w gruncie rzeczy w świecie zachodnim i jest no, jednym z nas. No, ale pamiętamy obrazki, kiedy Rosjanie masowo niszczyli przecież produkty amerykańskie między innymi. Rozbijali iPhony, czyli torebki, no i tam mnóstwo różnych rzeczy, a jeszcze Siergiej Ławrow, oprócz tego, że miał te wszystkie sprzęty ze sobą, to koszulkę także bardzo niszowego, aczkolwiek poszanowanego projektanta. No, ja bałbym się... To wszystko nie zgadza zupełnie. To prawda, ja bałbym się posunąć do takiego wniosku, że pokazując się z iPhone'em, Siergiej Ławrow chciał dać sygnał, że jest gotowy do rozmów z Amerykanami i że to jest jakiś gest w kierunku, bo to byłoby zbyt daleko posunięte. Może po prostu używa iPhone'a. Ale to nie był przypadek, o. No, nie ma chyba przypadków na tym poziomie dyplomacji już. Czy mogło się zdarzać? W tym bałaganie, z którym mamy do czynienia. W bałaganie zdarza się wszystko naprawdę. A dzisiaj dziennikarze są w stanie przeanalizować każdy szczegół. W związku z tym bywa tak, że otoczenie nawet tak wysokiego urzędnika może nie dopilnować jakichś szczegółów. Chociaż akurat telefon rzeczywiście na stoliku cały obrazek jest tak zaskakujący, że myślę, że jest mocno wyreżyserowany. Więc zadbano o to, żeby to był rzeczywiście iPhone i to jest może taki sygnał, no popatrzcie, ale ja korzystam z amerykańskiego sprzętu. Więc nie jesteśmy tacy źli. Jestem człowiekiem zachodniej kultury także. Panie ambasadorze, a propos rozmów ewentualnych, negocjacji pokojowych, zwał jak zwał. Wiemy, że przed wystąpieniem, które ma nastąpić na szczycie G20 wirtualnym, rzecz jasna, Władimir Zełenski przedstawił 10 takich podstawowych warunków, które miałyby być, jak to nazwał, receptą na pokój. No i oczywiście chodzi o poszanowanie przede wszystkim integralności terytorialnej Ukrainy, wycofanie wojsk rosyjskich z terenu Ukrainy, no i oczywiście powrót do granic sprzed roku 2014. Jak widać, Kijów absolutnie nie ugina się nawet przed administracją Joe Bidena, która podobno naciskała delikatnie, ale jednak na Zełenskiego, żeby odpuścił chociażby warunek, że rozmawia z Rosją tylko wtedy, kiedy ona już będzie bez Putina. Ja myślę, że Amerykanie oczywiście mając wpływ na decyzję władz Ukrainy, prezydenta Zełenskiego, to jednak ostateczna decyzja jest w rękach Ukraińców i Amerykanie to uszanują, próbują argumentami, a może i obietnicami powstrzymać przede wszystkim eskalację konfliktu. To znaczy, żeby nie doszło do jakiegoś przypadku, który z kolei wywoła właśnie taktyczny atak nuklearny na przykład. Mam wrażenie, że uporządkowawszy swoje sprawy trochę, a można tak mówić, na terenie własnego kraju, Amerykanie chcą teraz osiągnąć jakieś uspokojenie w sferze no, dostaw surowców energetycznych też, uspokoić sytuację, uniknąć jakiegoś zagrożenia dramatycznego i nawet jeżeli podsuwają pewne rozwiązania stronie ukraińskiej,
to pamiętajmy o tym, że te pierwsze rzucone myśli są początkiem tylko negocjacji. Każdy stawia jak najwyżej. Zapewne strona rosyjska odpowie na to, że nie ma o tym mowy, że i przedstawi może swoje warunki. Ale to, że my Rosjanie ustąpili z Chersonia, że stworzyło się jak gdyby pole takie do, powiedziałbym, rozmów inspirowanych, jak się wydaje, przez administrację amerykańską. To jest w gruncie rzeczy dobry sygnał, ale to bezwzględnie Ukraińcy i władze ukraińskie, konstytucyjne władze muszą decydować o tym, który to jest moment, który jest do przyjęcia. Panie ambasadorze, a pan naprawdę uważa, że my jesteśmy dzisiaj już w takim momencie, że możemy powiedzieć, że stworzyło się pole do takich rozmów pokojowych? Ja myślę, że z całym szacunkiem dla naszych ekspertów nie znamy, nie wiemy, jakie są zasoby militarne Rosji. Czy rzeczywiście ich arsenał rakietowy jest na wyczerpaniu, czy też pozyskali lub wzmocnili produkcję własną lub nabyli po prostu, choćby z Iranu, dodatkowe środki militarne. Nie wiemy też szczegółowo, jaka jest sytuacja w armii ukraińskiej. Każdy kraj ma zasoby jednak ograniczone. No tylko wiemy, że ta wojna skończy się przy stole. Ona się skończy polityką, się a nie skończyć. Walką, prawda? Więc pytam o to pole, czy się stworzyło pole polityczne, czy nie da się tego stwierdzić po prostu jeszcze, bo mamy za mało danych. Wydaje się, że te inicjatywy, które zostały rzucone, nie wiemy, na ile one są poważne. Gazeta, która o tym doniosła, nie zalicza się, powiedzmy, do tych najpoważniejszych tytułów i źródeł. Więc być może to jest taka próba zanęcenia, sprawdzenia intencji drugiej strony. Sam fakt, że to się odbywa, oznacza, że być może strona amerykańska, ale zapewne w porozumieniu z innymi sojusznikami, mam na myśli Unię Europejską, Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, ale przede wszystkim Ukrainę, że jakieś inicjatywy są położone na stole i budowana tak zwana przestrzeń do rozmów i od tego po prostu się zaczyna. Myślę, że idzie też o inną jakąś rzecz, znaczy taką wizję troszeczkę szerszą. Jest obawa jednak, że trudna sytuacja gospodarcza wywołana zakłóceniami w dostawach surowców energetycznych, wzrost cen, to może powodować skutki polityczne w części krajów europejskich, gdzie społeczeństwa będą się skłaniały ku takim szybkim rozwiązaniom. Populistyczni przywódcy zyskają na sile. Stany Zjednoczone pokazały, że może być inaczej. To jest niezwykle ważny sygnał dla reszty sojuszników i dla nas. W kontekście Stanów Zjednoczonych, jak bardzo w skali od 1 do 10 cieszy się pan z wyników wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych? W pełni, no nie, 10 nie, bo jednak demokraci, których uważam w tej chwili za taką najbardziej stabilną siłę i którzy pokazali między innymi determinację właśnie w relacjach z Rosją. Obawiam się, że Donald Trump nie byłby tak twardym rozmówcą jak Joe Biden, wbrew powszechnym mniemaniom, że to bardzo Donald delikatnie Trump powiedziane. No, językiem się, dyplomatycznym. Staram się rzeczywiście powściągać tutaj. Więc jest ogromna szansa, że Partia Demokratyczna będzie blisko sukcesu również w Izbie Reprezentantów, chociaż chyba jednak odda większość Republikanom. To będzie mała różnica, ale jednak to Republikanie obsadzą fotel spikera, czyli przewodniczącego Izby, który jest bardzo ważny. Ale wiele takich kluczowych pojedynków Republikanie z demokratami przegrali i to w miejscach, w których nikt by się nie spodziewał porażki. Tak, i to na dodatek to jest sygnał, który mnie szczególnie cieszy i tutaj już 10 na 10. A mianowicie, że ci kandydaci, którzy podważali legalność wyborów, prawidłowość przeprowadzenia poprzednich wyborów prezydenckich, wielu z nich przegrało wybory, pokazując w ten sposób, że poparcie Trumpa, na które tak liczono, to miał być ten magiczne game zaklęcie. Game changer, jak to się mówi. Game changer, tak. Że to się nie sprawdziło. To też wiele mówi o przyszłych wyborach prezydenckich, bo szanse Donalda Trumpa radykalnie spadły w wyborach nawet nie ogólnokrajowych, ale we
wewnątrz własnej partii. No, Trump zapowiada to najważniejsze przemówienie w dziejach, tak? Chyba jakoś tak to zostało nazwane. Rozumiem, że spodziewamy się, że on ogłosi start w wyborach prezydenckich za 2 lata. Czy te wybory też mogą zmienić? Że jest ryzykantem dużym. Mhm. Ja dzisiaj już stawiałbym na Rona DeSantisa, czyli gubernatora stanu Floryda, który pokazał, że jest magnesem przyciągającym między innymi mniejszości etniczne, które okazują się być kluczowe w wyborach. Tak było w wyborach między innymi. Czyli Trump może chcieć iść do wyborów z republikanami, tylko republikanie niekoniecznie z Trumpem. Niekoniecznie z Trumpem. Ta liczba jego zwolenników najwyraźniej spada. Politycy, którzy będą o tym decydowali i ci, którzy wykładają pieniądze, mogą wątpić, czy jest on rzeczywiście skutecznym politykiem w przyszłych wyborach. Natomiast Ron DeSantis okazał się dobrym gospodarzem w stanie Floryda. Jest energiczny, świetnym mówcą i na dodatek właśnie przyciągnął w wyborach gubernatorskich we Florydzie. Wygrał 20 punktami, co jest znaczącym sukcesem. Pozyskał głosy tak zwane latynoskie lub hispano i być może będzie to oznaczało, że także w innych stanach, gdyby on był kandydatem, będzie ściągał głosy właśnie tej grupy wyborców, a to jest prawie 15%. To jest bardzo dużo. Panie ambasadorze, czy to jest trochę tak, że Amerykanie tymi wyborami pokazali czerwoną kartkę tym, którzy próbowali podważać wyroki amerykańskiej demokracji? No zdecydowanie pamiętamy tak. To, co się działo na Kapitolu, pamiętamy, jak Trump nie poważał wyników tych wyborów. No i chyba właśnie ci ludzie dostali za to czerwoną kartkę od Amerykanów. Tak, bo Amerykanie chyba zrozumieli, jak ogromnym osłabieniem prestiżu Ameryki były wydarzenia na Kapitolu. Ja tylko przypomnę, że w 2021 roku podczas spotkania sekretarza stanu Tony'ego Blinkena z jego chińskim partnerem w Anchorage, na Alasce, Chińczycy użyli bardzo mocnych argumentów, że Stany Zjednoczone nie mają żadnego tytułu, żeby mówić o tym, że gdzieś jest albo że nie ma demokracji, ponieważ mają problemy z demokracją u siebie, we własnym kraju. I to był bardzo rzeczowy i trudny do obalenia argument, biorąc pod uwagę wydarzenia, które miały miejsce chwilę wcześniej. Mhm. Więc ten powrót, można powiedzieć, na ścieżkę demokracji, takie potwierdzenie, że Ameryka jednak potrafiła zorganizować spokojne wybory i że ci, którzy podważali wybory, w gruncie rzeczy przegrali, buduje siłę Ameryki jako ponownie tego lidera świata demokratycznego. Taka dobra inspiracja dla Polski. I dla nas również. Bezwzględnie tak. Myślę, że ci, którzy rzucają hasła niosące nienawiść, dzielące społeczeństwo, a przede wszystkim, i to powiem bardzo wyraziście, walczący z kobietami. Mhm. Przegrają. I to te wybory amerykańskie pokazały, bo w gruncie rzeczy... Tam też były takie próby. Główny temat, który pozwolił na sukces w wyborach do Senatu demokratom, to jest kwestia wolności wyboru kobiet. Jeśli pan pozwoli, to 2 słowa o polskiej polityce jeszcze, ale także w kontekście pewnych relacji z naszymi partnerami z Zachodu. Prezes Jarosław Kaczyński nie zawiódł po raz kolejny i tym razem w swoich wypowiedziach odniósł się do młodych Polaków, czy w ogóle do Polaków, dobrze wykształconych, którzy wyjeżdżają za granicę i tam znajdują pracę. Ja już nie będę po raz kolejny tego cytatu przytaczać w całości, ale prezes podsumował to krótko. Można by to zablokować. Ale musielibyśmy zrobić rzeczy, które są społecznie nieakceptowalne. Czy pana zdaniem prezes Jarosław Kaczyński powiedział w ten sposób, że on by chciał zamknąć granicę dla Polaków, którzy chcą pracować za granicą? No bo tak to chyba zabrzmiało. To rzeczywiście tak zabrzmiało. To jest tak absurdalna wypowiedź, bo to nie jest tylko kwestia pracy, ale kwestia też edukacji. Bardzo dużo Polaków, a ja uczę na uczelni wyższej, wiem, ilu moich studentów wyjeżdża na różnego rodzaju krótsze lub dłuższe stypendia. To jest ogromne źródło inspiracji dla młodych ludzi, żeby wiedzieć, że my tu w Polsce możemy też konkurować w tym najlepszym sensie kolegami, koleżankami z innych krajów. Ten kontakt jest po prostu jak soki życiowe dla rozwoju Polski. I powiedzenie, że my możemy zamknąć
wyjazdy młodych ludzi za granicę, to jest tak, jakby powiedzieć, my możemy w ogóle Polskę zamknąć. I ja rozumiem, że do tego zmierza ta narracja. Oczekuję dalszych rzeczywiście takich bon motów i rewolucyjnych pomysłów prezesa Kaczyńskiego, bo to z całą pewnością obróci przeciwko nie tylko już tych bardziej zaawansowanych wiekiem emerytów między innymi, którzy doświadczają skutków inflacji, ale także młodych ludzi, bo przyszłość to jest oczywiście Unia Europejska, to jest wolność przede wszystkim młodych ludzi, wolność w internecie, wolność wyjazdów, możliwość korzystania z dorobku nie tylko zresztą Unii Europejskiej. Właśnie o tym się trochę za mało mówi, prawda? Bo mówi się o takich bardzo przyziemnych sprawach typu, choć niezwykle istotnych, pieniądze i inwestycje w Polsce, ale młodym ludziom mówi się za mało o konsekwencjach ewentualnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Właśnie dotyczących wolności. Wolności wyjazdów, wolności pracy. I to na jakich warunkach? Powiedzmy sobie szczerze, tylko ci, którzy wyjechali, wiedzą, co to oznacza, że kiedy wyjeżdżamy z dziećmi, można posłać do szkół publicznych właściwie w każdym kraju Unii Europejskiej, że możemy, mamy na ogół uznanie naszych zawodów, że mamy podstawową opiekę lekarską, mamy kartę europejską zdrowia i że złamanie palca, nie mówiąc już ręki, czy operacji serca, nie oznacza, że po prostu kompletnego, że będziemy bankrutami na całe życie. To już krótko, na sam koniec. Jak się pana zdaniem zakończy ten serial z pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy? Bo pojawiają się jakieś nieśmiałe informacje nieoficjalne, że Prawo i Sprawiedliwość tutaj zaserwuje nam pewną odwilż, jeżeli chodzi o ten konflikt z Komisją Europejską. Zbigniew Ziobro oczywiście stoi na niezmiennym stanowisku, co oczywiście może skutkować kolejnym poważnym kryzysem w koalicji, no ale mamy też nowego ministra do spraw europejskich, który był w ubiegłym tygodniu w Brukseli, no ale niczego nie załatwił, żadnych konkretów ze strony rządu nie było. Teraz rząd domaga się pisemnych deklaracji od Komisji Europejskiej w sprawie formuły w ogóle wypełniania przez polski rząd kamieni milowych. To jest jakiś kolejny dziwny ruch. Ja mam takie wrażenie, że to jest taka pusta narracja, z której nic nie wynika. To jest marsz w miejscu. Mówi się o tym, no może coś zrobimy, czegoś oczekujemy, wyślemy następne kolejne pismo. Wysyłamy wiceministra, ministra do spraw europejskich nowego, który jest znany ze swoich antyeuropejskich wypowiedzi, więc trudno oczekiwać, żeby dyplomaci w Brukseli po prostu traktowali serio nawet te pozytywne sygnały, jakie niekiedy, bardzo subtelne te sygnały, żeby odbierali je w sposób poważny. Nie widzę tutaj pola rzeczywiście, biorąc pod uwagę jeszcze tę łamigłówkę arytmetyczną w Sejmie, gdzie partia Zbigniewa Ziobry po prostu kontroluje de facto rząd i kontroluje PiS. Mały trzyma w ujęciu za ogon merda psem. Czy, albo mówiło się kiedyś, złapałem tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. Tak, no tak, to troszeczkę tak wygląda. Czyli, ale z drugiej strony mamy rok wyborczy za chwilę. Czy Prawo i Sprawiedliwość pozwoli sobie na brak pieniędzy z Unii w roku wyborczym? No teoretycznie nie powinno sobie pozwolić, ale nie powinno sobie też pozwolić to zakładamy na korupcję, racjonalne rozwiązanie, na tak? korupcję polityczną. Nie powinno pozwolić też na rozdawnictwo środków publicznych, na tworzone coraz nowe agencje, fundacje, jednym słowem swój do swego, z jednej kieszeni do kieszeni kolegi czy członka rodziny. Nie powinno sobie pozwolić na bardzo wiele rzeczy i to już jest 6 lat po prostu bardzo wyrazistej, powiedziałbym niszczącej 7. zupełnie, już 7. No, 7 lat polityki niszczącej nie tylko gospodarczo Polskę, ale także moralnie i etycznie. No, co można powiedzieć o urzędniku, który, czy o pośle, który kandyduje i zgadza się na to, żeby finansować go właściwie z pieniędzy państwowych, w gruncie rzeczy w legalny, ale absolutnie niemoralny, nieetyczny sposób. No to wystawia etykietę po prostu. Niektórzy odchodzą od moralności, panie ambasadorze, po prostu. Smutne to, ale prawdziwe. Pan ambasador Ryszard Szczęp, był ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, między innymi. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Za to spotkanie. Spokojnego, dobrego dnia. A u państwa już za chwilę pułkownik Andrzej Kruczyński. Zapraszam. Bażaję zdrowia, szanowni Ukraińcy. Dzisiaj był bardzo produktywny i symboliczny dzień. Dzień na Chersonszczyźnie.
на Миколаївщині. Зробимо все, щоб відновити нормальні умови життя для наших людей. Це очевидно для всіх, що таке Україна, що таке присутність нашого прапору. Коли є український прапор, є цивілізованість, є свобода, є соціальне забезпечення, є інфраструктура, є безпека, є кому дбати про людей, є все те, що зникає, що руйнують, коли приходять окупанти. Ось що значить російський прапор. Повне спустошення. Немає ні електрики, ні зв'язку, ні інтернету, ні телебачення. Окупанти все знищили самі, спеціально. Оце їхня спецоперація. Перед зимою російські окупанти зруйнували людям абсолютно всю критичну інфраструктуру. Абсолютно всі важливі об'єкти в місті та області заміновані. Це щастя для всіх, коли Росію вдається вигнати. Щастя, яке буде і у тих наших містах і громадах, які позбавлені Росією нормального життя. І після 24 лютого, і в 2014 році. Ми все повернемо. Повернемо нормальне життя. І знаємо, що мир для України стає ближчим для всієї нашої країни. Państwa gościem pułkownik Andrzej Gruczyński, był oficer jednostki GROM, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry. Zaczynamy od Ukrainy, bo wiele się dzieje. Przed chwilą o polityce rozmawiałam z panem ambasadorem Sznepfem, więc ja zapytam pana najpierw o kwestie związane z frontem ukraińskim. Jak bardzo sytuację w tej chwili zmienia przejęcie czy odzyskanie Chersonia? No, na pewno jest to niesamowity motywator dla sił ukraińskich, także czekali chyba długo na taki moment, żeby następne miasto tak wyzwolić, zdobyć. To się odbyło bez jakiegoś tam zbytniego rozlewu krwi. Niektórzy twierdzą, tak, że były tam nawet jakieś układy, ktoś się z kimś dogadał, ustalili. Nie wierzę w to osobiście. Myślę, że Ukraińcy są na wielkie takiej fali wznoszącej i rzeczywiście robią niesamowite postępy na froncie. Dzięki oczywiście NATO, dzięki swojemu tak know-how, doświadczeniu, które mają, dzięki tak sprzęt, który cały czas napływa. No są naprawdę już, można powiedzieć, super sprawni na froncie. Ja powiem więcej, zaryzykuję taką tezę, że niebawem, to my na to będziemy się uczyć od doświadczeń armii ukraińskiej, bo mają najnowsze doświadczenia, są rzeczywiście zaprawieni w boju. I oni będą nam przekazywać informacje, jak się współcześnie walczy. Kiedy myśmy ich uczyli, to myśmy ich uczyli, ale losy się odwrócą. Myślę, że ustawi się kolejka, żeby zdobywać doświadczenia od strony ukraińskiej. To będzie też dla nich bardzo miłe i bardzo cenne. Także no, wielki, wielki sukces. No dobrze, tylko pytanie podstawowe, być może naiwne, przepraszam, ale ja nie jestem ekspertem. Dlaczego Rosjanie się postanowili z Chersonia wycofać? Bo to tak się odbyło. To nie jest tak, że Ukraińcy weszli, wygonili Rosjan, tylko weszli, bo Rosjanie opuścili Chersoń. Jakieś powody zapewne były. No właśnie, pytanie jakie? Może chcieli rzeczywiście oszczędzić siły, środki. To 20 tysięcy żołnierzy, tak, dzięki temu. Może nie mieli tak za bardzo tak możliwości, żeby tam się bronić, bo my ciągle tak mówimy, tak, będą się bronić, będą tak prowadzili ostrzał, ale te zasoby są określone. Amunicja też zużywa się. To nie jest tak, że produkujemy, uzupełniamy te braki. Nawet jak ją gdzieś wyprodukujemy, to trzeba ją tam dostarczyć. Tak, właśnie logistyka bardzo szwankuje też po rosyjskiej stronie. Dokładnie. Ale skoro logistyka nie działa, albo jest bardzo tak ograniczone te nitki zaopatrywania, no to chyba zdrowy rozsądek podpowiedział im, że chyba warto te siły jednak wycofać, zrobić krok do tyłu, czy nawet dwa, próbować tam się w jakiś sposób przygotować do następnych działań, które zapewne będą. No oczywiście ta cienka czerwona linia to jest rzeka, bo to jest taka rzeczywiście linia oporowa czy zaporowa. To nie będzie tak prosto ją przekroczyć, pokonać i próbować je atakować. Oczywiście można drugą stronę nękać jakimś ostrzałem, ale no, to było przemyślane działanie. Myślę, że za kilkanaście dni zobaczymy, tak, co jest na rzeczy, czy będą cofać się dalej, czy Ukraina będzie miała tak ciągle taki, jeszcze będą na fali wznoszącej i będą próbowali atakować. Były informacje, nawet chyba z wczoraj, że jakiś tam przyczółek został tak opanowany po drugiej stronie rzeki. Także zobaczymy, trzymamy kciuki oczywiście. A za Chersoniem pójdą dalsze tereny, pana zdaniem? Ukraińcom uda się na tej fali wznoszącej, jak pan to ładnie określił, odbić kolejne tereny? Myślę, że z czasem tak, tylko chyba jedna i druga strona, tym bardziej też ukraińska, potrzebuje troszeczkę takiego wytchnienia. Pamiętajmy, że te oddziały, jednostki, które są zaangażowane
luzowane w przesuwaniu się na tej pierwszej linii frontu, one też co jakiś czas muszą być luzowane. To nie jest tak, że jestem permanentnie ileś tam tygodni czy miesięcy na pierwszej linii frontu, bo tego po prostu nie wytrzymam, bo tam się dzieje, tam jest prawdziwa, realna walka. Ich trzeba po prostu zluzować, trzeba wysłać nowych, a jak wysyłam nowych, no to też, żeby oni tak byli lekko zaprawieni w boju, to też nie jest tak, że rotuje 100% ludzi i przyjeżdża, nie wiem, kilka tysięcy następnych i są zdziwieni realiami, tylko rotuje to w jakimś procencie. Załóżmy 30% ma wolne, 30% przyjeżdża nowych, ja ich lekko wprowadzam w realia, daję im 2-3 dni tak na opanowanie sytuacji, na takie, żeby weszli w ten klimat i dopiero tak mogę z tych rzeczywiście sił, środków skorzystać. Także myślę, że Ukraina robi to perfekcyjnie. Po drugiej stronie widzimy, co się dzieje. Chaos, panika, zbrodniarze, przestępczy. No tam jest po prostu pospolite ruszenie niemalże. No i efekty są takie, jak widzimy. Upadłe pospolite ruszenie. Upadłe pospolite ruszenie. Panie pułkowniku, a kwestia tego przekonywania przez władze ukraińskie przez cały czas, że musimy wykazać bardzo daleko idącą ostrożność, jeżeli chodzi o Cherson, że być może tam jest jakaś pułapka zastawiona przez Rosjan, że teren jest zaminowany, że być może nastąpi jakiś ostrzał, że to jest bardzo blisko linii frontu. Czy rzeczywiście dziś można powiedzieć, że Cherson jest w 100% bezpieczny, czy jeszcze nie? Nigdy tego nie możemy powiedzieć. Nawet Kijów nie jest bezpieczny w 100%, także tym bardziej Cherson. Myślę, że tam żadnego konia trojańskiego raczej nie ma. Oczywiście to, co pani słusznie zauważyła, czyli jakieś tam elementy niespodzianki typu miny, pułapki, na 100% to jest. Tutaj trzeba każdy teren dokładnie sprawdzić, tak, przeskanować, miejsca niebezpieczne zaznaczyć i dopiero wpuścić ekspertów, żeby tam próbowali to rozminować. Były sygnały, że już kilkanaście osób zginęło, tak, bo taka była euforia, tak, jesteśmy wolni, cieszymy się, wchodzimy i tam no, są różnego rodzaju niespodzianki. Także tutaj ostrożności nigdy za wiele. To teraz o studencie 23-letnim z Zambii, który był więziony w Rosji i okazało się, że zginął na froncie ukraińskim. Zambia żąda wyjaśnień od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Rozumiem, że to tylko jest kolejny dowód na to, jak wygląda skład osobowy armii. No dokładnie tak. Ja dziwię się temu studentowi, że był tak zdesperowany, że rzeczywiście tak... Nie miał wyjścia, jak mu ktoś lufę do głowy przystawił, to co miał zrobić? No możliwe. No, realiów tych rzeczywiście tak nie znam, ale myślę, że to nie będzie wcale odosobniony przypadek, przykład, także pewnie będą pojawiały się nowe. Możemy tylko współczuć, tak, i rodzinie. No tak to się po prostu potoczyło. To teraz o warunkach, które stawia Wołodymyr Zełenski. Przed szczytem G20 mówi o warunkach koniecznych do spełnienia, żeby w ogóle zacząć myśleć o negocjacjach, o rozmowach pokojowych. No i oczywiście to, o czym Ukraina mówi od samego początku, czyli integralność terytorialna, czyli wycofanie wojsk rosyjskich i odzyskanie granic sprzed roku 2014. Czy na dziś uważa pan, że to są warunki, które z perspektywy ukraińskiej są możliwe do spełnienia? No bo wiadomo, że Rosjanie mówią absolutne nie takiej postawie. Kto dzisiaj ma mocniejsze karty w ręku, pana zdaniem? No myślę, że Ukraina... Tylko także politycznie, bo o tym musimy pamiętać. Okej, ale ciągle stawiam tak na Ukrainę. Ukraina tak jak gdyby nie zaoferowała tego typu rozwiązań, tylko te rozwiązania leżą na stole już od iluś tam tygodni, jak nie miesięcy. Ja przypominam, rozmawialiśmy ostatnio, to mówiłem, że byłem na konferencji ciekawej i wtedy już tam była mowa na ten temat, czyli oni trzymają się rzeczywiście swojego zdania. W tamtym czasie te realia były zupełnie inne. W tej chwili bardzo się poprawiło na korzyść tak Ukrainy, czyli myślę, że każdy dzień jednak będzie ich w tym utwierdzał, że te żądania, no wcale nie są wygórowane. No oni, to jest normalne po prostu działanie. Jeżeli ktoś do mnie wchodzi i zabiera kawałek mojego terytorium, no to takie minimum, to jest minimum, tak. Chciałbym odzyskać i wrócić do poprzednich granic. Ale oczywiście są, będą inne pewne jeszcze żądania, roszczenia, coś takiego jak odszkodowania za to, co się działo. O tym jeszcze też Zełenski mówił. Tak, ale tak. To na razie jest tylko zasygnalizowane. Jeszcze nikt nie powiedział konkretnie, ale to będą kosmiczne pieniądze. I wcześniej czy później jestem święcie przekonany, że ten wróg, agresor zapłaci za to, co się na Ukrainie wydarzyło, a wydarzyło się ogromne nieszczęście. Nie mówię tak o poległych, zabitych, bo tutaj nikt tego życia tak nie odkupi, ale o tych stratach, które rzeczywiście no, były w różnych miejscach i ciągle są. Optymistycznie pan podchodzi do przyszłości. Ale tak, żyjemy chyba w XXI wieku i myślę, że tutaj możemy naciskać w różny sposób na tego agresora. Może nie nastąpi to za rok, za dwa, za trzy, ale wiemy, że ten proces takich odszkodowań to może się ciągnąć nawet
kilkanaście albo kilkadziesiąt lat. Ja podam taki przykład zupełnie inny. Tragedia Monachium, wiemy co się wydarzyło. Do dzisiaj trwają rozmowy i do dzisiaj rodziny ofiar, które tam tak poległy, mówię to o Izraelczykach, żądają odszkodowania i to odszkodowanie co jakiś czas jest wypłacane i to nie w dziesiątkach, tylko bardziej kwota, mówimy o milionach, a tym bardziej wojna. Panie pułkowniku, to teraz tak, wczorajsze rozmowy prezydenta Stanów Zjednoczonych z prezydentem Chin. Brak Władimira Putina zaproszonego na szczycie G20. Mnóstwo takich mniejszych, większych sytuacji się zdarza, które świadczą o tym, że Rosja traci tą międzynarodową siłę już ostatecznie? Oby tak. Chyba ktoś Rosji wskazał miejsce w tak zwanym szyku. Używam tutaj języka rzeczywiście wojskowego. A nawet jakby była taka możliwość, to rzeczywiście Putin doszedł do wniosku, że nie ma sensu, no bo będzie panem po prostu nikt. Będzie traktowany, jak już kilka razy zdarzyło się, tak, jako pan po prostu nikt. A ciężko jemu się odnaleźć w tej sytuacji. Wyzwał oczywiście swojego tak zwanego zmiennika. No też było głośno na temat zachowania. No ale poczekamy na rozwój sytuacji. Ostatnio uaktywnił się nawet tak zwany spowiednik Putina. Pewnie pani zna tą wypowiedź. I też sygnalizuje jakiś element tak dogadania. No, tak zwanym głównym ideologu Kremla, tak? Tak. Element dogadania się, że porażka, że tak, że zobacz... Wcale nie osiągnięte. Że z Ukraińcami trzeba się tutaj wypracować nową linię porozumienia. Po tym, co zrobili, tak? Mhm. Zaprzyjaźnić się, to jest awykonalne. Tak jakbyśmy wzięli pod lupę kocioł bałkański, gdzie ciągle coś się dzieje. Jak tam ktoś twierdzi, że będzie miło, przyjemnie, będą się kochać, no sorry, ale to się nie uda. To teraz jeszcze pytanie jedno związane z frontem. Zima, temperatury, bardzo duże problemy, które to może spowodować zarówno dla cywilów w obliczu nieustannych ataków rakietowych ze strony Federacji Rosyjskiej, ale także żołnierzy. Czy pana zdaniem na czas zimowy wciśniemy guzik do pauzy operacyjnej, czy jednak Ukraińcy będą na tyle przygotowani, dzięki wsparciu między innymi państw zachodnich, że oni te działania będą w stanie kontynuować? Tutaj temat jest ciekawy i zdania są bardzo podzielone. Mhm. Eksperci mówią, że zima będzie sprzyjała tak Rosjanom i nie mówią, że Ukraińcom. Ja jestem ekspertów tyle zdań. Tak, powiem więcej. Dwóch ekspertów. Nasi widzowie zresztą zwracają uwagę. Tak, jest dwóch ekspertów. Są trzy zdania na określony temat nawet, bo jeszcze prowadzący dziennikarz może też i swoje wtrącić, ale moim zdaniem ja przychylam się do tej opinii, że jednak zima będzie sprzyjała Ukraińcom. Są u siebie. Są u siebie. Co byśmy nie powiedzieli? Są u siebie. Mogą zagryźć zęby, nawet tak społeczność ta lokalna, cywile mogą zagryźć zęby, bo to robili już nie raz i nie dwa, przetrwać, przeżyć i myślę, że to jest też dobry moment, żeby zaatakować. Nie spodziewam się jakiejś stagnacji, że jak przyjdą przymrozki, zamarznie tak jakiekolwiek działanie, także myślę, że Ukraina wykorzysta ten moment tak do tego, żeby jeszcze posunąć się tak na froncie i przysporzyć więcej nieszczęścia stronie rosyjskiej. No dobrze, to teraz zmieniamy temat diametralnie, bo to jest taki świat dość paskudny niestety. W jednym miejscu toczy się wojna, w drugim wielkie święto piłki nożnej. Największe święto piłki nożnej. A ponieważ pan dbał o bezpieczeństwo na Stadionie Narodowym, o ile ja się nie mylę. Tak, szef bezpieczeństwa, dobrze. Kierownik do spraw bezpieczeństwa. No właśnie, dobrze. Dlatego dopytałam, bo nie chciałam pomylić stanowiska. To ja jestem bardzo ciekawa pana zdaniem, czy uda się bezpiecznie ten mundial przeprowadzić w kontekście absolutnie potwornego prawa, które w Katarze panuje. Czy na przykład... Pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, nie ma pan obawy o to, że kibice, którzy tam jadą, nie są wystarczająco wyposażeni w wiedzę dotyczącą tego, jak w Katarze się zachowywać i jakie konsekwencje załamanie prawa bardzo restrykcyjnego mogą ich spotkać? Na 100% tak i to powiem bez ogródek, pełna zgoda. Kibice nie mają pojęcia, w co się po prostu pakują. Mhm. Nie ma informacji na ten temat też. To jest jak gdyby druga strona. Tak. My ciągle czekamy na poradnię i taki asystent kibica, gdzie wiem, że PZPN pracuje nad takim dokumentem, bo zawsze tworzą. Nawet to jak są... trochę za późno, nie. To już powinien być gotowy. Już wyjaśnię dlaczego. Nie. Aha. Jest za późno, bo jest permanentne są zmiany. Bo jeszcze nikt nie wie, na jakich zasadach to będzie. Ja tylko podaję przykład z soboty, z najbliższej soboty, tej, której była, że świat dowiedział się, że będzie zakaz sprzedaży alkoholu, piwa na stadionach. Gdzie, to ja jeszcze wczoraj słyszałam, że ma być. No widzi pani, a już dzisiaj okazuje się, że ma nie być, tak? Ileś tam miesięcy trwały przygotowania, dystrybutory, szybkie nalewaki, no bo to są naprawdę kosmiczne pieniądze. No piwo, mundial, Mistrzostwa Europy, nie ma piwa, to dla kibica to jest nie do wyobrażenia, nie do pojęcia. No to się po prostu kłóci. Nikt nie mówi, żeby tak tych piw wypić kilkanaście, ale dwa, trzy piwka, no naprawdę, no fajną atmosferę to robi. Okazuje się, że nie będzie, także...
PZPN czeka na końcową taką informację, tak? Co tam w ogóle, jakie prawo będzie przyjęte i taki asystent kibica na pewno się pojawi. Dla tych osób, które wybierają się do Kataru, to jest podstawowa lektura. Oni muszą się z tymi informacjami zapoznać. Z tego, mówicie na ten temat. Dokładnie. Z tego, co wiem, 1000 VIP-ów tam jedzie, bo PZPN rozprowadził taką specjalną pulę biletów, no to VIP-y sobie poradzą, bo będą mieli specjalnych podpowiadaczy. Ale pojedzie prawdopodobnie kilka tysięcy normalnych takich uczestników, tak, kibiców, gdzie oni muszą sami zadbać o swoje bezpieczeństwo. Także apeluję, żeby spojrzeli, tak, obserwowali strony PZPN-u, żeby mieli w małym paluszku ten poradnik kibica, żeby poczytali sobie o czymś takim jak iPolak, jest taka aplikacja telefoniczna i tam są też ciekawe informacje na temat Kataru, co mogę, czego nie mogę, a obostrzenia, naprawdę obostrzeń jest dużo. I no to właśnie, na co przede wszystkim, panie pułkowniku, powinni zwrócić uwagę ci, którzy się do Kataru wybierają jako kibice? Na strój, na ubiór, na zachowanie, na spożywanie. Ale tak bardziej konkretnie, czyli zasłaniamy kolanka, no, to też dotyczy mężczyzn. Zasłaniamy tak kolanka, tak, w strefie, tak, przebywania, za bardzo nie możemy być wylewni, czuli, tak. No nie całujemy się ze swoją żoną, kobietą, czy chłopakiem. Już, oby to była żona, jakby to nie była żona, gdzie kibice mogą zachowywać się, to będzie jeszcze ostrzej. I to nie będzie upomnienie, to nie będzie kara, to nie będzie tak mandat, tylko to może być, konsekwencje mogą być dramatycznie słabe, bo to może być nawet więzienie. To może być nawet więzienie. To jest inny świat, to jest inna kultura. Ja tam miałem okazję spędzić trochę czasu i rzeczywiście, tylko to był w takim okresie nie mundialowym, ale też no, oczy były dookoła głowy. Ciągle sytuacja mnie zaskakiwała, mimo tego, że byłem przygotowany, ale otwierałem oczy ze zdziwienia, co to po prostu tak jest za kraj. No, do tego się trzeba mentalnie przygotować, żeby nie było niespodzianki, żeby ktoś nie tłumaczył się, że nie wiedział. Sorry, jeżeli nie wiem. Nikt się nie będzie interesował tym, że nie wiedzieliśmy. Nieznajomość prawa nie zwalnia z przestrzegania tego prawa, a tam będzie mnóstwo rzeczy innych, będzie mnóstwo rzeczy nowych. Przygotujmy się na to. A co pana zdaniem jest największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi oczywiście o organizację pod każdym względem tych mistrzostw, właśnie w Katarze? My musimy pamiętać, że Katar dowiedział się, że będzie organizował Mistrzostwa Świata 10 lat w roku 2010. Oni mieli mnóstwo czasu, żeby się przygotować, ale tam musieli stworzyć wszystko od nowa, zbudować stadiony. Stadiony są w promieniu tak prawie 100 kilometrów, także tam można spokojnie się tak szybko przemieszczać, ale tam jest problem ze służbami informacyjnymi, porządkowymi. Ja tam też miałem też takie spotkania nawet z Katarczykami, chcieliśmy też im w pewnym momencie pomagać, bo tam nie było nic. Oni większość musieli ściągnąć tak z innych zakątków świata, tak, ludzi, sprzętu, know-how. Oni się po prostu tak uczyli tego. Także myślę, że będzie no, wielkie po prostu wyzwanie, żeby sobie poradzić, żeby logistycznie to w jakiś sposób opanować. Takim przykładem będą fanzony, tak zwane te strefy kibica. Tak. Co się okazuje, że są oczywiście stworzone, czy będą tworzone, ale do fanzony może wejść tylko ten, kto ma bilet, kto kibicuje swojej reprezentacji. Czyli jeżeli chciałbym na przykład być w takiej fanzonie, nie mam biletu, bo mnie może nie stać na ten bilet, to nie mogę wejść. Panie Pułkowniku, ja bardzo przepraszam, ale ja jestem kibicem od lat. Takim trochę szalonym nawet, powiedziałabym. Jaki sens mają takie mistrzostwa? A, to jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że... Jaki sens? Jeżeli zawsze najpiękniejszą częścią, oczywiście oprócz samych meczów, jest jednak ta atmosfera, to, że kibice są ze sobą, że Portugalczycy bratają się z Polakami, Polacy z Irlandczykami i tak dalej, i tak dalej. Tego nie będzie. Pełna zgoda, kibicowanie jest fantastyczną, niesamowitą rzeczą. Przeżywaliśmy tak Euro. To jest trzecia impreza pod względem wielkości, ale widzieliśmy, co się dzieje w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu, tak? We Wrocławiu. No było fantastycznie. Ja wrócę ciągle do tego RPA. Jak tam były też fanzony tworzone na kilka tysięcy osób, to się okazało, że w fanzonie przybywało osób na przykład kilkadziesiąt, bo było niebezpiecznie, bo nie było chętnych, żeby wejść, bo trzeba było zapłacić, żeby wejść na... kupić bilet do fanzony. Gdzie RPA, no wiadomo, że tam okoliczni mieszkańcy, zwłaszcza koło Johannesburga, była taka dzielnica Sarrento, no to fanzona przygotowana na kilkadziesiąt tysięcy osób, wielkie telebimy, tak, nagłośnienie, stoją budki z piwem, tak, jakiś catering i w fanzonie, uwaga, kilkadziesiąt osób. No przykry widok, rzucający na kolana. Po cholerę ktoś wydał tyle po prostu pieniędzy, czemu to miało służyć? Żeby zbudować dla zasady? No trochę słabo. Czyli FIFA podjęła jakąś absolutnie bezsensowną decyzję. No ja na przykład, ja przecierałem oczy ze zdumienia. Tam w tej chwili wiem, że już zbliża się tak do Kataru kilka takich wycieczkowców. Wycieczkowcy mogą przyjąć około ponad 6 tysięcy osób, czyli duży procent tych kibiców będzie na wycieczkowca. Śmieję się, że może będzie tak, że na wycieczkowca będzie można pić piwo, będzie można robić różne rzeczy, bo to będzie
będzie taki teren, może być eksterytorialny i nie wiem, czy będą chętni w ogóle wychodzić na ląd, żeby była jakaś presja, był jakieś tak zastraszenie, żeby nie podpaść lokalnym tutaj policjantom, władzom. Nasi koledzy. Mój jeden z ulubionych Przemysław Ofiara, znają go państwo z naszego programu, wyjeżdża do Kataru jutro. To rozumiem, że chłopcy powinni bardzo na siebie uważać. No trzeba, no w każdy wyjazd to jak gdyby trzeba na siebie uważać. Ja myślę, że pod kątem bezpieczeństwa to jest, będzie ogarnięte. Tam nie powinno się nic zdarzyć, bo dużo organizacji, firm, jednostek... Dziennikarze też pewnie są jakoś zaopiekowani, jak to się nieładnie mówi. Dziennikarze są perfekcyjnie zaopiekowani z prostego powodu. O dziennikarzy się dba, wiemy doskonale, dlaczego się dba. Dba się perfekcyjnie, żeby dobrze napisali. Jeżeli dziennikarz miałby tak niefajną sytuację, niemiłą sytuację, nie miałby odpowiedniego cateringu, nie miałby, nie wiem, klimatyzacji, fajnego pokoju, to mógłby rozwinąć wodę fantazji. Trochę pan źle środowisko dziennikarskie no, jestem porozmawiać poza anteną. Jestem praktykiem, wiem, co się działo na Euro i też dla dziennikarzy robiliśmy wszystko, stawaliśmy na głowie, żeby byli zadowoleni, żeby to się przełożyło na dobre recenzje. No dobrze, ale tam też w te mistrzostwa wkrada się bardzo mocno polityka. Już nie pamiętam, która reprezentacja. Albo pan mi zaraz podpowie, albo Michał, który na pewno wie. Nawet nie zdążyłam powiedzieć, o co chodzi i od razu mi podpowiada. Prawa człowieka dla wszystkich, reprezentacja Danii. Chcieli z takimi koszulkami wyjść na boisko, trenować. Zabroniono im tego. To, że im zabroniono, wcale myślę, że jeszcze nie jest koniec dyskusji pod tym kątem. Tam, to nie tylko Dania, myślę, że szykuje się. Z oficjalnych takich niepotwierdzonych, ale mówi się o śmierci, uwaga, 6,5 tysiąca osób, które budowały stadion. W Warszawie 3 osoby przypłaciły to życiem. No, budowa... Czasem tak się dzieje, tak? Wielka tragedia. 6,5 tysiąca osób po prostu ginie w skandalicznych warunkach. Świat na to patrzy, największa impreza, no to się po prostu kłóci. Ja śmiem twierdzić, że najwięcej problemów właśnie będzie pod tym kątem. Wiele państw będzie jednak manifestować swoje tutaj poglądy. Kibiców też trzeba się spodziewać, że będą może takie... dojść do prowokacji, nie chciałam nazwać prowokacji, ale do takich sytuacji, kiedy i tak, wiedząc, że mogą być za to jakieś konsekwencje, będą na przykład hasła polityczne związane z równością, z równością kobiet, mężczyzn, czy z Ukrainą chociażby. Na 100%. To byłbym... 100% to się będzie działo. No pytanie, czy w jaki sposób oni nad tym zapanują. Oczywiście no są eksperci, którzy będą tak analizować, co się dzieje na stadionie, co można wnosić na stadionie. Jest tak zwana zabroniona tak symbolika, ale to wszystko żyje, to można też maskować, to można ominąć na 1000 po prostu sposobów, jeżeli ktoś będzie chciał. A myślę, że będą tacy, którzy będą chcieli tam zaistnieć. My mówimy o Ukrainie. Ja myślę, że i Rosja tam będzie chciała zaistnieć na swój sposób. Wiemy, że reprezentacji Rosji nie ma z określonego tak powodu, ale duży procent Rosjan jest w Katarze, ma się świetnie i na 100% usłyszymy o kibicach rosyjskich albo o incydentach związanych z Rosjanami. Na 100%. Niezbyt przyjemne i optymistyczne to wszystko, co pan powiedział. Taki świat brzydki teraz. Ale jeszcze muszę pana, korzystając z pańskiej obecności, jak bardzo jest pan zdziwiony awarią na Stadionie Narodowym? Cokolwiek świadczyło kiedykolwiek o tym, że tam się mogą jakieś problemy konstrukcyjne z dachem pojawić? Czy konstrukcja dachu jest naprawdę skomplikowaną konstrukcją? Wszyscy tak byliśmy zachwyceni, piękny stadion, dach rozkładany, składany, 20 parę minut może go rozłożyć, tak złożyć. Możliwe, że przy skomplikowanym takim urządzeniu może coś się rzeczywiście wydarzyć. Po dekadzie? No, po dekadzie. Akurat, w marcu jeszcze podobno była kontrola i było wszystko okej. Okay. No, nie dziwię się, że było, no bo akurat to było 10 lat, czyli ten okres gwarancyjny tak zakładał 10 lat, czyli przed każdą taką, jak gdyby, jak się już ma dobiega ten okres gwarancji, no pewnie tak chcieli sprawdzić wszystko, na pewno wszystko sprawdzili, no ale złośliwość rzeczy rzeczywiście martwych. Pamiętajmy, jak się tam opady śniegu, to wszystko jest tak wyliczone, że nie ma prawa nic się wydarzyć, bo te obciążenia i tak są liczone razy ileś tam, ale z mojej perspektywy najważniejsze, że ktoś tę usterkę zauważył, czyli brawo... Zadziałały procedury. Brawo dla stadionu. W Polsce się nie zdarza. Tak, brawo dla stadionu. Zadziałały procedury. Ja przypominam, instrukcja HET, co to znaczy i jak ją permanentnie najważniejsze osoby łamią, a tutaj było zarejestrowane. Jest zagrożenie życia, nie dyskutujemy. Oczywiście tragedia dla wielu osób, dla kibiców, nie ma meczu. Dla najemców, którzy tam mają swoje tak biznesy, dla tych, którzy zorganizowali sobie jakieś tam konferencje, no wszystko było przygotowane, newralgiczny okres, ale zdrowie, życie jest na pierwszym miejscu, od tego nie uciekniemy, procedury są, zafunkcjonowały, także miejmy nadzieję, że usterka zostanie zdiagnozowana, model naprawczy zostanie tak wprowadzony i stadion wróci do pełni formy, bo przyszły rok zapowiadał się fantastycznie i mam nadzieję, że te zapowiedzi niech się zmaterializują na temat koncertów, wydarzeń, które mają być.
Tak jest, podpisuję się pod tym obiema rękami, tylko bardziej, że sama kilka biletów już mam kupionych. Pułkownik Andrzej Kruczyński, bardzo dziękuję za to. Proszę bardzo, dziękuję. Za te wszystkie informacje. Także jeżeli ktoś z Państwa wybiera się do Kataru, to tutaj pan pułkownik radzi, żeby naprawdę porządnie zapoznać się z procedurami, które tam obowiązują. Tak czy inaczej, no, spróbujmy cieszyć się sportem i zapomnieć o polityce. I trzymamy kciuki za naszą reprezentację. Ależ oczywiście, że trzymamy bardzo mocno. Nie mam jakoś wielkiej wiary, ale ona oczywiście umiera ostatnia jak zwykle. Raz jeszcze dziękuję, pułkownik Andrzej Kruczyński. Proszę bardzo. To wszystko w dzisiejszym Ekspresie Biedrzyckiej. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność. Wracamy jutro o godzinie 9. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa. Jak co dzień kłaniamy się Państwu bardzo nisko i życzymy dobrego dnia.